zaczął się ogniowy pojedynek. Czołg 34 trafiony przez Panterę zapalił się, ale co Pantera otrzymała ten cios oddziała przeciwpancernego. Ten czołg stawał się śmiertelnie niebezpieczny. Niemcy nie używali swoich czołgów wysokoprężnych. Benzynę mogli mieć w wyniku prawdopodobnie incydentu, ale silniki benzynowe łatwiej się zapalały. Zapłonął silnik Pantery. Nie wiem, kto przyjechał na załogę. Pantera została uszkodzona, ale nie zniszczona. Ogień udało się wygasić za pomocą gaśnic. Pantera mogła walczyć karą, gdy radziecki czołg z polską załogą został wyeliminowany. Drugi wciąż był gotów do walki. Rozpoczynał się pojedynek.